Znajdujemy się przed domem jubileuszowym imienia świętego Jana Pawła II, który jest siedzibą Fundacji Wiatrak. Nasza fundacja prowadzi przedszkole niepubliczne u Karolka, warsztaty terapii zajęciowej, a także Centrum Kultury Katolickiej. I to właśnie centrum w ostatnim czasie ogłosiło wyjątkowy konkurs na największą i najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Chcemy podzielić się z Wami owocami tego konkursu. Zapraszamy na wspaniałą przygodę z wiatrakiem. Nasze zwiedzanie, naszą przygodę zaczniemy od sali widowiskowej. Zapraszamy. Jesteśmy już na sali widowiskowej Domu Jubileuszowego, gdzie w normalnych warunkach poza pandemią odbywają się koncerty, prelekcje, wystawy, różnego rodzaju spotkania tematyczne, a także seanse filmowe. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli tę salę na nowo dla Was otworzyć. Zapraszamy teraz na pierwsze piętro naszego budynku. Po drodze możecie podziwiać piękne prace konkursowe. Bardzo ważnym i szczególnym miejscem Domu Jubileuszowego Fundacji Wiatrak jest przedszkole niepubliczne u Karolka. Zapraszamy do środka. Witam wszystkich. Jesteśmy w przedszkolu niepublicznym u Karolka Fundacji Wiatrak. Przedszkole to edukuje i wychowuje w duchu nauki świętego Jana Pawła II. Cała oferta naszych zajęć i o nas jest na stronie internetowej Fundacji Wiatrak. Zapraszamy wszystkich. Cały czas trwa nabór. Witam Państwa w Galerii Korytarz. Jest to galeria naszego przedszkola u Karolka. Tutaj dzieci najmniejsze z przedszkola i też starsze wystawiają swoje prace, które tworzymy głównie na zajęciach arteterapii, ale nie tylko, bo też na zajęciach edukacyjnych. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola biorą bardzo chętnie udział we wszelkich konkursach plastycznych i mogą Państwo zobaczyć właśnie ich pracę z zajęć, a w dalszej części będą prace z konkursu wielkanocnego. Pierwsze piętro naszego domu to nie tylko zajęcia edukacyjne realizowane przez nasze przedszkole, ale także wiele zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak. Cała oferta tych zajęć, wiele atrakcyjnych propozycji znajdują się na stronie internetowej. Gorąco Was zapraszamy do zajrzenia. Na parterze naszego domu znajduje się świetlica Pinokio. Tutaj odbywają się zajęcia projektu InterArt skierowanego do osób niepełnosprawnych. Znajduje się tutaj również świetlica Pinokio jako zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. A także krótko chcemy Wam przedstawić naszą ofertę zajęć w Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak. Zapraszamy do środka. Jak widzicie, również w tym pomieszczeniu znajdują się nasze piękne prace konkursowe. W tym miejscu organizowane są zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej Pinokio, której głównym zadaniem jest wychowywanie, edukowanie i animowanie. Pomagamy dzieciom i młodzieży rozwijać ich talenty i pasje oraz zrozumieć i rozwiązywać ich młodzieńcze problemy. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam na pierwsze zajęcia tuż po świętach wielkanocnych. Poza zajęciami w świetlicy socjoterapeutycznej Pinokio w ofercie Wiatraka można znaleźć wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, skierowanych do każdej grupy wiekowej, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów, organizowanych przez Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak. Dzięki świetnej kadrze wychowawców, rewelacyjnych pedagogów, artystów, a przede wszystkim praktyków i pasjonatów pracy z drugim człowiekiem, zajmujemy się edukacją, kulturą, rozwijaniem zainteresowań i umiejętności naszych uczestników w wielu dziedzinach, takich jak muzyka, plastyka, taniec, sport, języki obce czy zajęcia komputerowe. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszych działań.
Tutaj znajduje się recepcja, czyli miejsce, w którym witamy wszystkich naszych gości. Zapraszamy, zobaczcie i podziwiajcie to piękne i wyjątkowe miejsce, w którym także znajdują się prace konkursowe oraz prace w konkursie pod tytułem Baranek, symbol zmartwychwstania. W dowolnej technice prace są przygotowane przez nasze dzieci z przedszkola. Papież na stadionie? Czy to możliwe? Jak najbardziej. Jan Paweł II wielokrotnie pokazywał, że dbanie o sferę fizyczną swojego życia jest niesamowicie ważne. Pomaga także rozwijać ducha, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Zapraszamy Was teraz na minus jeden. Poziom minus jeden to właśnie strefa sportowa w naszym budynku. Tutaj również przygotowaliśmy wystawę prac konkursowych na najpiękniejszą i największą kartkę wielkanocną. Możecie te prace podziwiać u wejścia do strefy sportowej. Prace konkursowe prezentujemy Wam tutaj na minus jeden w sali, w której odbywają się nie tylko zajęcia sportowe, ale także zajęcia w ramach sekcji tanecznej w Centrum Kultury Katolickiej. Zapraszamy do podziwiania cudownych, fantastycznych prac na kartkę wielkanocną. Mimo, że mówiliśmy o sporcie, to wejście na drugie piętro z minus jeden byłoby dosyć ciężkim zadaniem, żeby wbiec szybko po schodach. Dlatego zapraszamy Was do windy, która zdecydowanie szybciej zawiezie nas na najwyższe piętro budynku. Proszę bardzo. Jesteśmy na drugim piętrze przed wejściem do sali, gdzie między innymi spotykają się uczestnicy klubu seniora, ale nie tylko. Koniecznie zajrzyjcie, co się tutaj dzieje. Znajdujemy się właśnie w sali, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia w klubie seniora. Przychodzą tutaj właśnie nasi seniorzy, gdzie mają zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, ale tak przede wszystkim to oni przychodzą tutaj dla samych siebie, żeby spotkać się wzajemnie, porozmawiać, pobić ze sobą, popić tą kawkę. Nasi seniorzy oprócz zajęć aktywizujących otrzymują również wsparcie od naszych wolontariuszy wiatrakowych. Jak wiemy, okres pandemii jest wyzwaniem dla każdego, tym bardziej dla osób starszych. Jednak dzięki naszym wielopłaszczyznowym działaniom jesteśmy w stanie zapewnić pomoc uczestnikom Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora. Kochani, pamiętajcie, że jesteście w naszych sercach i czekamy na Was z niecierpliwością. Jak tylko będzie możliwość, rozpoczniemy tutaj zajęcia i już gorąco Was tutaj wyczekujemy. Jesteśmy już coraz bliżej prac, które zwyciężyły w naszym konkursie na największą i najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Zanim jednak wejdziemy do ogrodu zimowego, zapraszam Was do wyjątkowej sali papieskiej. Przy pięknej scenerii ogrodu zimowego znajdują się zwycięskie prace naszego konkursu. W tym miejscu gratulujemy wszystkim zwycięzcom, ale także uczestnikom. Wasze kartki, praca włożona w ich wykonanie przerosły nasze oczekiwania. Gratulujemy i dziękujemy za udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. W naszym konkursie na największą i najpiękniejszą kartkę wielkanocną w kategorii indywidualnej otrzymaliśmy 305 prac od uczestników. W kategorii grupowej spłynęło do nas 57 prac przygotowanych przez, uwaga, 421 uczestników. A zatem w podsumowaniu możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy 362 prace konkursowe, a ilość wszystkich uczestników to 726. Na drugim piętrze domu jubileuszowego imienia świętego Jana Pawła II znajduje się miejsce szczególne. Miejsce obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, nasza kaplica, w której za przyczyną naszego głównego patrona świętego Jana Pawła II, ale także naszej współpatronki, świętej Matki Teresy z Kalkuty, każdego dnia przedstawiamy tutaj dobremu Bogu nasze intencje, prośby, dziękczynienia, przebłagania, ale także i modlitwy uwielbienia. To miejsce,
jest do dyspozycji nie tylko pracowników, ale także uczestników naszych zajęć. To miejsce szczególnego spotkania z Panem Bogiem. Spełniona nadzieja, prawdziwa radość i nowe życie. To są pierwsze dary zmartwychwstałego Pana. Życzymy Wam, jako cały zespół Wiatraka, pięknych świąt Wielkiej Nocy, żeby te dary stały się Waszym udziałem. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam każdego dnia, zwłaszcza w chwilach trudu, cierpienia, w chwilach doświadczenia krzyża. Pamiętajcie, że nasz Pan ten krzyż ofiarował nam z miłości, po to, żebyśmy razem z Nim powstali do nowego życia. Dlatego otwórzmy nasze serca na Jego łaskę i w duchu wdzięczności przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i chroni Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.